siemano, siemano. Kolejny dzień, słuchajcie. Poniedziałek. Dzień pleców. Czy dzisiaj już trochę będziemy mieli więcej ludzi, bo siłownia otwarta. Jeszcze próbujemy zrobić trening. Zostało do zawodów już mniej jak 3 tygodnie. Widać, pada mi policzki w ogóle. Jakby energia jeszcze zmniejsza, ale musimy cisnąć ile się da, żeby mieć tą najlepszą formę. No dzisiaj zalecimy hardkorowy plecak, zapraszam. Dobra, maszyny korzystamy z góry. Jak trzeba. Najpierw będzie rozgrzewka. Rozgrzewkę czy serię dobre i wtedy polecimy już. Dorzucimy trochę ciężaru, żeby było pompa, nie? No powoli rozgrzewka zrobiona. Aż pierwsze ćwiczenie robimy z góry. Oczywiście, żeby plecy było hardcore. No paski używam dlatego, że nie koncentrował się na przedramiona, tylko plecami więcej ciągnął. To założyłem pomaga. Ważne się rozwadniać cały czas, PCL to pomaga przy tym, robicie mięśni, że tam gdzieś było plotki kiedyś, że to co, to gówno nic nie pomaga. Jak chcecie wiedzieć, że aminokwasy wszędzie, białku wszędzie co jemy, aminokwasy, tutaj popijać to jest duży plus. Rano przed kardio zawsze też biorę PCA. Myślę, że każdy musi mieć BCA, opornikę sportką, też mam ofertę BCA w sklepie, także taki suplement, co każdy musi mieć i również jak białko i jakieś rzeczy.
energią, ale gdzieś już zostało te parę tygodni, to już, już te zmęczenia naprawdę czuć. Ale to właśnie odróżnia prawdziwych chłopów od ninczaków, tak się trzeba napierdalać, słuchajcie. Tutaj skończyliśmy jedno, zaraz idziemy na ciągu na maszynie. Włoczyk mamy 150 kg tutaj. Pokaż. Oczywiście po sezonie robię pełny ten, ale teraz no. Zmniejszony w ciężary, nie się da, ale trzymać dalej jakiś ciężar porządny, nie? Łapy dzisiaj nie robimy, ale widać, coraz więcej suchy się robi wszystko, nie? Ostatnio treningi, 7 dni w tygodniu, 7 dni w tygodniu cardio, także jest naprawdę hardcore. Pociąganie z dołu, więcej ćwiczenia też izolacyjne. Wow.
pożaru. W talerzach mam 5 ton zamówionych, a jak trzeba, tu nie mogę znaleźć. Pociągania, sztangi, wszystko. Wiem, co robię. Ćwiczenie jest izolacyjne, żeby fajnie te guzy wyszło. Właśnie ławeczka. Bardzo. Jeszcze położysz. I oszukasz nieco. Ciężaru nie trzeba, ale fajnie wchodzi, bo trochę pompu nie krzyczy. Ciężko, ale trochę ten krew zaczyna lecić, to już pompy lepsze się robi. Kurczę, to już jest okej. Wysuszony oczywiście. Musi być na końcu trochę. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Trzy tygodnie, teraz największe zmiany, takie bardzo drobne już wyjdą, gdzie pokaże się właśnie na scenę. Chodzi dobrze. Dobra, wracamy na maszynę teraz. Ja na jajcach. Ja nie jestem tym dawał plecy na znowu czekamy. Podnosimy wszystko. Thank you.
też nie wie, jak używać, to przyjeżdża, oszczędza to, pokaże szybko. Ściągamy ciężar, dociskamy ile się da na dół i oczywiście rozciągamy do góry ile się da. A jak odkładamy, tu jest stopka taka na dole. To widzicie, jak ściągamy, no to ucieka, nie? I wtedy, teraz trzeba przed, wykrasz, bum, odkłada się. Prosta sprawa, ale dużo osób nie wiedzą, jak pierwszy raz tu na siłkę, to bo tu mamy troszkę takie wynalazki, to zajebiście działają niestety. Że kto jeszcze nie odwiedził nas siłownię w Warszawie, jak najbardziej zapraszam. Będzie hardkorowy trening, także o to wszystko chodzi, bo jest stworzona siłownia niekomercyjnie, że hajs narobić, tylko z mojego serca zrobione, jak powinna wyglądać siłownia prawdziwego kulturysty, jakie maszyny muszą być, moje hantli do 100 kg, stówki mamy, bo na sieciówkę z tego nie znajdziecie na pewno. Także jak najbardziej zapraszam wszystkich, żeby lipy nie było. Poziom klatki. Rynka. To już ściskanie klatki. Część środkowa. Teraz odpracowanie szczegółów, szczegółowo koncentrację na ściskaniu, nie ma szarpania, nic. Bo próbujemy odpracować te wszystkie detale, żeby wychodziło. A naprawdę na scenie czym więcej detali czystych takich, to tym większy wygląda świetnie. Także to jest bardzo ważne, detali są dłuższych, co pomiędzy oknami. To jest naprawdę najciężej na plecy, bo plecy, ta skóra, cienkość się robi dopiero ostatnia od wszystkiego, tak naprawdę. Tu parę tygodni potrzebujemy, żeby te plecy dopracować, te szczegóły. To jest zawody światowe, nie na wiosce, także każdy się stara, każdy jest pro i każdy idzie. Jakby najlepiej wyglądać, ale musimy wszystkich pobić. Rozciągniemy się trochę. Thank you.
O! No słuchajcie. Na dzisiaj tyle, jak kończysz trening. I coś, widzimy się na następne treningi wkrótce. Dajcie suba, jak ktoś nowy, dzwonek. No i oczywiście proszę komentarze, co by chcieliście zobaczyć, jaki trening. Dzisiaj formy cały nie będziemy pokazywać, tylko na koniec tygodnia musicie poczekać na następny trening. Zobaczymy, jaki rezultat. Pozdrawiam wszystkich ciepłutko i do zobaczenia na zawody, kto będzie, bo tak naprawdę przypominam jeszcze raz, to zawody Mr. Olympia Mastersów, ale plus Pro Qualifier, także cały weekend 25-27 sierpnia w Rumunii. Będzie dużo zawodników z Polski, którzy będą próbować zdobyć pro karty, także widzimy się tam. Wszystkich panów zapraszam, żeby nie było lipy i do zobaczenia następnym razem. Yeah! Yes, folks.